Bardzo serdecznie witam w październikowy czwartek. Na dzisiejszy dzień mamy wyznaczone wersety, które pochodzą z Psalmu 109 i z 14 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wspomóż mnie, Panie Boże mój, wybaw mnie dla łaski swojej. A ewangelista pisze: Piotr, widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? Myślę, że wszyscy doskonale znamy kontekst tej historii. Jezus w pośrodku nocy chodzi po wodzie, idzie po tafli jeziora Genezaret do swoich uczniów. Kiedy oni widzą go z dala, zaczynają krzyczeć, myśląc, że to zjawa, ale on uspokaja ich, mówi: nie bójcie się, ja jestem. Rozentuzjazmowany Piotr mówi: Panie, ja też chcę chodzić po wodzie tak jak Ty. Jezus mówi: cóż stoi na przeszkodzie, chodź do mnie. A więc Piotr wychodzi z łodzi, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty krok, ale kiedy nagle spogląda w dół, pojawia się w nim zdrowy rozsądek, który mówi: przecież nie możesz chodzić po wodzie. Kiedy włącza się zdrowy rozsądek, Piotr zaczyna tonąć. Zaczyna krzyczeć: Jezu, ratuj mnie, a on wyciąga swoją rękę, wyciąga go z wody i zadaje mu to istotne pytanie: O małowierny, czemu zwątpiłeś? Nurtujące pytanie, prawda? Z jakimi emocjami Jezus zadał to pytanie swojemu uczniowi? Czy z wyrzutem? Czy może raczej z miłością? Myślę, że właśnie tak było, bo Jezus jak nikt inny znał Piotra, znał jego naturę. Czemu zwątpiłeś? Zwątpienie jest wpisane w naszą naturę, jest wpisane w naszą psychikę. Tak po prostu jest, że wątpimy. Tak po prostu jest, że zwątpienie jest częścią naszej wiary. Pytanie: dlaczego wątpimy? Dzisiaj Jezus pragnie zadać mnie i Tobie pytanie: dlaczego na jakimś etapie swojego życia, dlaczego w którymś momencie zwątpiłeś we mnie, zwątpiłeś w moją moc, zwątpiłeś w Boga? Dlaczego zwątpiłeś w to, że jestem przy Tobie? Kilka lat temu przeczytałem pewną książkę niemieckiego autora, która oparta była na głównej tezie: wiara ma swoje uzasadnienie, ale zwątpienie także ma swoje uzasadnienie. Tak to jest, ono wpisane jest w życie wiary. Pytanie brzmi jednak, i to jest najistotniejsze, co robimy z naszym zwątpieniem? W jaki sposób się z nim obchodzimy? Do czego prowadzi nas nasze zwątpienie? Tak, zwątpienie może doprowadzić do upadku. Zwątpienie może doprowadzić do tego, że człowiek całkowicie odrzuca Boga, odrzuca Jezusa, lecz może też doprowadzić do doświadczenia Jezusowej mocy. Do doświadczenia tego, że to właśnie w Jezusie Chrystusie darowane jest nam zbawienie, ratunek. Ratunek w konkretnej życiowej sytuacji, w której się znajdujemy, a z której wydawało nam się zdroworozsądkowo, że nie ma wyjścia, nie ma drogi ratunku. Jezus jest ratunkiem. Dlatego być może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, kiedy wydaje ci się, że toniesz. Jesteś pewien, jesteś pewna, że toniesz. Jezus zadaje tobie pytanie: O małowierny, małowierna, dlaczego zwątpiłeś? Ale jednocześnie, nie, nawet wcześniej, on wyciąga swoją rękę i wyciąga cię, aby objąć cię swoimi ramionami i dać ci poczucie tego, że jest blisko ciebie, że nie musisz się bać, że nie toniesz, ale on jest twoim ratunkiem, on jest twoim ratownikiem. Dlatego nie bójmy się zwątpienia. Ono jest jak sól, która nadaje karmelowi słodki smak.
wyostrza ten słodki smak. Zwątpienie wpisane jest w naszą wiarę, byśmy mogli doświadczyć ratującej Jezusowej mocy. Dlatego, kiedy będziesz wątpić, kiedy będziesz przechodzić przez trudne momenty swojego życia, chciej usłyszeć Jezusowe pytanie: dlaczego zwątpiłeś, dlaczego zwątpiłaś? Ale jeszcze bardziej Jezusowe zapewnienie: nie bój się, oto jestem. Ze mną możesz chodzić po wodzie. Ze mną nie musisz się bać. Jestem, aby cię uchwycić. Jestem, aby być przy tobie. Kochany Panie Jezu, tak chcemy ci podziękować za to, że ty nas, wątpiących, zdroworozsądkowo myślących ludzi, wyciągasz i ratujesz. Przychodzisz do nas w różnych sytuacjach naszego życia, aby dać nam tę pewność, że w tobie mamy ratunek. Dziękujemy ci, że ty wyciągasz do nas swoje ramiona z krzyża, gdzie oddałeś swoje życie za nas, abyśmy my mogli zostać uratowani od grzechu, śmierci, od beznadziei, od wszelkiej troski. Panie, daj, abyśmy przechodząc przez trudne sytuacje, zawsze pamiętali o tym, że możemy zwrócić się do ciebie, a ty nigdy nie odmówisz nam swej pomocy, ale zawsze jesteś blisko, zawsze jesteś przy nas. Panie, proszę cię o wszystkich tych, którzy przeżywają trudne momenty swojego życia. Proszę cię o wszystkich tych, którzy przeżywają zwątpienie. Daj, aby doświadczyli, jak twoja moc silniejsza jest od wszelkiej naszej słabości. A proszę cię, Panie, aby ten dzień pełen był twego błogosławieństwa. Na którejkolwiek z dróg ty nas postawisz, bądź z nami i błogosław. Amen. Błogosławionego dnia. Do zobaczenia.